Tomasz Lis, witam Państwa. PiS-owska rewolucja zdobywa kolejne przyczółki mimo oporu wroga, zresztą zgodnie z zapowiedziami wodza rewolucji. Jeszcze bardzo wiele przed nami. Bardzo wiele niebezpieczeństw, bardzo wiele trudności. Pewnie, jak mawiał Stalin, walka klasowa nasila się wraz ze zbliżaniem się do socjalizmu. Gdy jest walka klasowa, musi być i wróg. Ostatnio na wrogów największych wyrastają obok oczywiście Donalda Tuska, Radosław Sikorski i jego żona Ann Applebaum. Zresztą także to przewidział wódz rewolucji. W historii często decydują małe sprawy. W tym przypadku wpływowa pani Ann Applebaum i jej mąż. Gdy władza daje sygnał, media władzy reagują. Oto okładka pisma zwanego chyba dla żartu do rzeczy. Z tytułu nie wynika do końca, czy wojna jest bardziej z PiS-em, czy z Polską, ale w wersji PiS-u i pisowskiej propagandy na jedno wychodzi. Radosław Sikorski, tak jak Donald Tusk, za chwilę stanie być może przed prokuratorem. Za co? Za zdradę dyplomatyczną. A cóż to takiego? Zajrzyjmy do kodeksu karnego. Artykuł 129. Kto będąc upoważniony do występowania w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej w stosunkach z rządem obcego państwa lub zagraniczną organizacją działa na szkodę Rzeczypospolitej Polskiej, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10. Dobrze, ale o co konkretnie idzie? No jak to o co? O Smoleńsk. Chciałabym, żeby za te matactwa Tusk czy Sikorski, którego tak naprawdę w polityce już nie ma, ponieśli nie odpowiedzialność polityczną, ale żeby ponieśli odpowiedzialność karną. No to Sikorski to już wiadomo, co go czeka. O, to go czeka? A Applebaum? Oburzenie po artykule żony Radosława Sikorskiego, Ann Applebaum, na łamach Washington Post oskarżyła prezydenta Lecha Kaczyńskiego i generała Andrzeja Błasika o spowodowanie katastrofy smoleńskiej. Wszystko im się w wiadomościach myli. Nie... Post to jest czasem przed świętami, tylko post, ale to jest drobiazg, kłamstwo. Pani Applebaum nie napisała, że spowodowali katastrofę. Napisała, że prezydent się spóźnił na samolot, bo się spóźnił, a generał Błasik miał powiedzieć śmiało, zmieścisz się. Nawiasem mówiąc, ten cytat jest umieszczony nawet na stronie internetowej TVP Info. Więc i tutaj o kłamstwie nie ma mowy. No dobrze, ale skąd ta furia wiadomości i pisowskich portali? Żona Radosława Sikorskiego pisze o Smoleńsku, bo próbuje porównać Jarosława Kaczyńskiego z Donaldem Trumpem. Twierdzi, że PiS zdobył władzę dzięki teoriom spiskowym, do czego jej zdaniem dąży republikański kandydat na prezydenta USA. Wiadomości, to już wiemy od stycznia, mówią to samo co władza. Szkoda, że tak uznana dziennikarka podaje nieprawdę. Czyli prawdę. A co na te nieprawdy, czyli kłamstwa, pani Applebaum, Polacy, bo to wiadomości wiedzą? Tekst Ann Applebaum w Washington Post, co do zgodności z faktami, przypomina Polakom Jerzego Urbana. Brawo, brawo, brawo. Wiadomości dokładnie wiedzą, co myślą Polacy. A jeśli Polacy uważają, że wiadomości mówią językiem Urbana, że właśnie wiadomości przypominają propagandę stanu wojennego, to znaczy, że nie są prawdziwymi Polakami. Proste, proste. Pojawia się tu jednak pytanie, dlaczego pani Applebaum szkodzi PiS-owi, czyli Polsce? Zdaniem profesora Zdzisława Krasnodębskiego, Ann Applebaum nie może pogodzić się z utratą władzy przez polityczny obóz jej męża. Myślę, że za tym wszystkim stoi jednak urażone ambicje, niespełnione marzenia. No jasne, oderwanie od koryta, wiadomo. A teraz kwestii prawdy. Oto słowa ministra Waszczykowskiego, oczywiście w TVP. Myślę, że najlepszym komentarzem jest to, że jeden z istotnych think tanków, czyli zespołów analitycznych w Waszyngtonie, Central Europe Policy Analysis, który zatrudniał do tej pory panią Annę Applebaum, po tym artykule zwolnił ją ze współpracy. Zwolnił, panie Waszczykowski? No to sprawdźmy. Oto oświadczenie Center for European Policy Analysis. Dla jasności, Ann Applebaum jest i pozostaje stałym współpracownikiem CEPA. Współkieruje programem na temat rosyjskiej propagandy.
Podsumujmy. Pani Applebaum nie kłamała, kłamały wiadomości, że pani Applebaum kłamała i kłamał pan Waszczykowski. Szkoda, że N. Applebaum zajmuje się tylko rosyjską propagandą, a ostatnio tym, jak Putin staje na głowie, żeby Trump wygrał wybory w Ameryce. Przecież mogłaby się też zająć pisowską propagandą. Z drugiej strony, czy to taka wielka różnica? Tydzień temu Newsweek odstrzelił pana Bartłomieja Misiewicza, jednego z wielu Misiewiczów nowej władzy. Jest bardzo dzielnym, uczciwym człowiekiem. Dotychczas nie przedstawiono żadnych dowodów jego winy. Odwrotnie. Oczekuję teraz od tych, którzy prowadzą tę kampanię, że poza pomówieniami, a przedstawią także dowody. Dowody? Czekamy na pozew od pana Misiewicza. Jak się spotkamy w sądzie, będą dowody. O czym świadczy inwazja setek Misiewiczów na państwowe posady? Jak to o czym? O tym, że PiS chce uzdrowić spółki Skarbu Państwa. Grupy interesów i afery, które przez te 8 lat przetoczyły się przez Polskę, są niebotyczne. My dzisiaj przyszliśmy po to, żeby sprawy uporządkować. To przede wszystkim pokazuje, że to są właśnie te inne standardy. Nie będzie przyzwolenia. Zgadza się. Nie będzie przyzwolenia, nie ma przyzwolenia. Jest zaproszenie. No to Misiewiczów ciąg dalszy. Kilka przypadków, setek ostatnio ujawnionych. Maciej Szota, wicedyrektor w PGNiG, wcześniej właściciel restauracji z kebabem. Koniec z arogancją władzy. Karolina Helmin-Biercewicz, dyrektor w PZU, była radna PiS, wcześniej administratorka strony internetowej parafii. Koniec z arogancją władzy. Janina Goss, rada nadzorcza PGE, wcześniej udzieliła pożyczki Jarosławowi Kaczyńskiemu. Koniec z arogancją władzy. Zdzisław Filip, prezes Tauronu, kolega Beaty Szydło z podstawówki. Koniec z arogancją władzy. Dariusz Kaśków, prezes Energii, kolega Adama Hoffmana. Koniec z arogancją władzy. Bartosz Czarnecki, doradca w Polskiej Grupie Zbrojeniowej, syn europosła Czarneckiego. Koniec z arogancją władzy. A jeszcze dzisiaj pojawiła się informacja, zresztą też w Newsweeku, że żona pana Czarneckiego też znalazła pracę w Radzie Nadzorczej jednej ze spółek podległych PZU. Dalej czytać? Nie. Program zdecydowanie za krótki, ale ogólnie są standardy? Są. My dzisiaj przyszliśmy po to, żeby sprawy uporządkować. Musowo uporządkować. No to jeszcze niespodzianka. Zdjęcie sprzed roku, a na nim dwaj młodzi, zdolni ludzie od Antoniego Macierewicza. Bartłomiej Misiewicz i Edmund Janiger na targu w Opocznie. Praca, nie obietnice, tak było napisane. Sami to napisali, damy radę. No i dali, do czasu. I mój gość, Ireneusz Krzemiński. Dzień dobry. Strasznie pan tutaj sapał, nie chcąc oglądać i słuchać pani, ale wcześniej jak nie chciał pan bardzo słuchać pani premier Szydło. No tak, dlatego że to jest podwójnie nieprzyjemne. Po pierwsze ten potok kłamstwa, który ujęty jest taką jednak taranną mowę pani premier, a po drugie pani premier, która właściwie nie wiadomo czym rządzi. W każdym razie zarządza tym, czym rządzi prezes Kaczyński. No tak, to ale żeby się już dalej nie pastwić nad władzą, był pan na marszu w sobotę? Oczywiście. No i różne głosy słychać. Czy to był sukces, porażka, so-so? No mnie się wydaje, że było jednak więcej niż te 20 tysięcy, ale nigdy się nie nauczyłem liczyć. Później z moimi studentami, pamiętam, mieliśmy straszny kłopot z liczeniem tych obrońców i demonstracji obrońców krzyża na krakowskim przedmieściu. Ale mnie się wydaje, że to jednak było bardzo ważne. Wiem, że tam były delegacje z wielu miast, również nie tylko wielkich, ale i tych mniejszych. I to było symbolicznie bardzo istotne. Czytał pan dzisiaj w Dzienniku Gazecie Prawnej, pan Mateusz Kijowski powiedział, że PiS nie jest wrogiem KOD-u. Zastanawiam się, po co powstał KOD w takim razie. Nie wiem, co powiedział KOD Kijowski. KOD nie jest przeciwko PiS-owi. Przeciwko czemu? No właśnie nie wiem przeciwko czemu. To chyba jakieś nie... Znaczy nie przeciwko władzy, nie, tylko to, przeciwko to są chyba po prostu jakieś nieporozumienie. I jedna rzecz, wie pan... Ja to na przykład jednak sprawdzam wszystko, co mówię dziennikarzom, nawet jak mam do nich zaufanie, bo okazuje się, że zawsze coś umknie albo coś przekręcą. Teraz wiem, Pardon! Nie, teraz wiem po prostu, co pan zrobi po wyjściu ze studia. Poetyka tych marszów, w których przyznaję szczerze, że lubię uczestniczyć, ale czy to nie jest naprawdę coś dla ludzi minimum 40+?
No, wie pan, ja jestem zaskoczony, bo jestem na kolejnej demonstracji i na tej szczególnie, ale już na poprzedniej też zauważyłem, że bardzo wyraźnie poszerza się to o krąg młodych ludzi. Że pojawiają się młodzi ludzie, którzy nie tylko są synami tych, którzy tam chodzą, prawda? Czyli tej właściwie wielkiej grupy. Zgłaszam też z własnej strony córkami też. No właśnie. Hmm? Oczywiście z córkami, nawet powiedziałem, że córki bardziej są bojowe, jak na przykład Nowoczesnej. Otóż mnie się wydaje, że ta grupa przyrasta młodych ludzi, spontanicznie się do tego włącza. No pewnie to się wiąże z tym rozczarowaniem, a młodzi ludzie, rozmawiałem niedawno z taką no, bardzo profesjonalnie, świetną kelnerką, lat 20 parę, która mówiła, że też zagłosowała na PiS. Ja się ją pytam, bo duch socjologa we mnie zawsze istnieje. A dlaczego? No wie pan, mama mi kazała, to musiałem, no już zaciągnęła mnie. A ona Radio Maryja słucha. I posłuchała. Ja myślę, i posłuchała mamy, więc... Ale właśnie, bo pan ma doświadczenia uniwersyteckie, ma pan kontakty z młodzieżą i ja cały czas słyszę, i podobno są badania, które to potwierdzają, że polska młodzież jest bardzo prawicowa, propisowska, prokukizowska, czasem ONR-owska. Tak jest, czy tak nie jest? To pan, trochę pan, jest, pan... trochę nie jest, bo nie. Mi się wydaje, że generalnie... Znaczy, trochę nie jest, czyli jest, ale zaraz, trochę nie zaraz jest. Rozwiję, dlaczego tak trochę jest, a trochę nie jest. Dlatego, że jednak ci, którzy popierają Kukiza, to jednak są inni niż ci, którzy popierają PiS. I jeszcze nie zapominajmy o licznej grupie, która popiera tego kompletnego szaleńca, wydawałoby się, i starucha, którego nie powinni popierać, tylko Korwina-Mikke. To zresztą fenomen tych najmłodszych. Może jeszcze nie wiedzą, jak on się przytula do Putina. Może no, jak się dowiedzą, a może im to nie będzie przeszkadzało. No właśnie, to też jest podstawowa kwestia, do której wrócę, ale mi się wydaje, że te różnice są dosyć istotne. Niemniej jednak, całkiem przypadkowo, przy okazji analizy innych danych, nagle wpadłem na pewien trop, który mi uświadomił jakby zupełną zmianę profilu tego młodego pokolenia. Czyli takich tych, którzy mają w naszych badaniach między 18 a 24, może mają już 25, może 26, ale nie więcej. Otóż to jest takie pokolenie, które czuje się rozczarowane transformacją z dwóch powodów. Po pierwsze, no, z realnych trudności. Przede wszystkim nie chodzi o rynek pracy, nawet nie chodzi o to, że jest to bezrobocie, bo to jest nieprawda. Tylko to, co się nazywa tymi łowami śmieciowymi, jest jednak bardzo dolegliwe. Ja znam parę przypadków ludzi, którzy zarabiali bardzo dobrze, ale nie wytrzymywali psychicznie, bo na przykład co miesiąc zawierano z nimi kolejne umowy. A druga rzecz, powiedział pan, że dwie rzeczy. A druga rzecz, to jest kwestia tego, że Polska w ciągu tych ostatnich kilku lat, zwłaszcza w ostatnich 5 latach rządów PO-PSL, zrobiła ogromny skok cywilizacyjny. Polska się upodobniła do Europy Zachodniej, ale nie we wszystkim. Właśnie nie się nie upodobniła w zarobkach, nie upodobniła się w funkcjonowaniu instytucji, zwłaszcza państwowych i prospołecznych, powiedziałbym proobywatelskich. I wzrosły aspiracje, które w ogóle nie pasują do tego, jak działa państwo, jak ono działa, prawda? Te aspiracje są całkowicie jakby oparte na zachodnioeuropejskim modelu, a państwo tego nie spełnia. A proszę powiedzieć, czy tak jak ta dziewczyna, kelnerka, czy może inni młodzi ludzie, jak oni nagle się odkochują. Ona się nie odkochała, bo ale mniej więcej. Oni się odkochują. Mam nadzieję, że się odkochują. Z bardzo prostego powodu. Dlatego, że oni mają oczekiwania, które są zaskakujące. Powiedziałem o tym zmianie profilu. I w latach 90. i po 2005, tam 7 w tych latach. Taki profil młodzieży był, że oni właściwie ta demokracja to może być, a może nie być, ale właściwie byli całkowicie tacy pro gospodarki rynkowej. Teraz to się absolutnie zmieniło. Czy chce pan powiedzieć, że dla nich demokracja staje się jednak wartością? Demokracja właściwie, nie wiem czy się, może zacznie się stawać, dlatego że oni mają całkowicie roszczeniową postawę wobec państwa. Na przykład w takim badaniu sprzed 2 lat CBOS-u... Czyli, panie profesorze, sorry. Czyli jest problem z transformacją, czy z ich stosunkiem do życia? Niech pan posłucha. Otóż roszczeniowy stosunek do państwa, to właśnie powinno nam wszystko załatwić. I zaskoczyło mnie badanie w CBOS-u, gdzie najliczniejsza grupa, która była przeciwko płaceniu państwu podatków, to byli najmłodsi, między 18, właśnie w tej grupie tam 18 coś tam lat, prawda? To było zaskakujące. I to zobaczmy, jak to ładnie podchodzi pod ten szaleńczy program Korwina-Mikke. Czyli niech
z jednej, ale z drugiej strony... Nie chcą płacić podatków, ale chcieliby, żeby państwo było socjalne. Great. Państwo ma im zapewnić wszystko, co jest potrzebne. A oni państwu nic. Oni nic, ponieważ oni powinni działać tak, jak chcą i nikt się nie ma prawa wtrącać. I takie dzieci wychowaliśmy. Czyli mamy coś całkowicie sprzecznego. Państwo, które ma mi dać, a ja nie mam żadnych świadczeń, a jeżeli ktoś będzie mi powiedział, że coś nie robię źle, to po prostu jest po prostu jakimś, jakąś śmie moją wolność ograniczać. Pan jest optymistą czy pesymistą, jak pan patrzy na wszystko, co się dzieje w Polsce i w społeczeństwie? Ja jestem pesymistą, dlatego, że do tego programu, który właściwie osacza wolne społeczeństwo w tej chwili, bo gdybyśmy przeanalizowali ustawy, które niby legalnie przyjęto, to właściwie w ciągu tygodnia rząd PiS-u mógłby wziąć wszystkich, jak ja mówię, za gębę i właściwie nie można byłoby zrobić ruchu, prawda, łącznie z wolnymi mediami, które by przestały istnieć jako wolne. No ale z drugiej strony mamy program populistyczny. 500+ jest czymżeż. Oczywiście dla pewnej kategorii ludzi to jest właściwie coś, co jest błogosławieństwem. To dlaczego pan jest pesymistą? Ale dla większości tych, którzy, czy większej części, którzy dostają, to właściwie jest tylko no, wyborczy. Ja uważam, to jest jeden z najbardziej genialnych pomysłów. Kupić wyborców za ich własne pieniądze. Dokładnie tak. To tylko, że oczywiście to będzie miało konsekwencje dramatyczne dla nas wszystkich, jak się okazuje. Dlaczego jestem pesymistą? Dlatego, że w gruncie rzeczy nawet to, co ja teraz mówię o tym zagrożeniu, nie jest właściwie podstawowym komunikatem ani opozycji, ani też nawet tego kodu, o którym mówiliśmy. Właściwie nikt ludziom nie uświadamia tego zagrożenia, w którym już w tej chwili my istniejemy. Każdy może być w tej chwili, Boże, powiedziałbym, że służba bezpieczeństwa czasów Gierka to w ogóle była tak ograniczona, jak nie wiadomo co. Kończymy, więc ja zadam... Krótkie pytanie, a pan odpowie słowem na 3 litery. Nie na 4, tylko na 3. Trzeba ostrzej. Trzeba ostrzej, zdecydowanie tak. Ireneusz Szemiński, dziękuję bardzo. Lecimy dalej. Słyszeliśmy przed wyborami wiele obietnic, w tym taką. Przede wszystkim słuchanie obywateli. Prezydent powinien być otwarty na Polaków. Powinien wysłuchiwać różnych głosów. No mówili, że będą słuchać, nie dodali tylko, że swoich ludzi i swojego wodza. Trzeba się było domyślać. Ale co tam przed wyborami? Kilka dni temu mówili nam, że do komisji sejmowej trafią oba obywatelskie projekty dotyczące aborcji. W kampanii wyborczej zobowiązaliśmy się wobec naszych wyborców, że żaden obywatelski projekt nie trafi do kosza bez procedowania. Każdy projekt obywatelski będzie kierowany do dalszych prac. Przepraszam. Nie, w porządku. Bo to naprawdę jest nieprawdopodobne. Ja się tylko zastanawiam, czy oni wierzyli w to, co mówili, kiedy mówili to, co mówili, czy po prostu, bo tak mają, robią nas w trąbę. Więc co z tych konsultacji, ze słuchania społeczeństwa, z wysyłania wszelkich projektów obywatelskich do komisji sejmowych. Figa z makiem. Do komisji trafił projekt delegalizujący aborcję, który nazwałbym inkwizycyjnym. Liberalizujący aborcję wylądował oczywiście w śmietniku. Chyba najlepiej skomentował to niby satyrycznie, ale w sumie smutno, aż Dziennik. Lekarze usunęli Sejm. Badania wykazały, że zagraża życiu lub zdrowiu kobiety. Ja rozumiem, że kwestia jest wybitnie delikatna. Oczywiście każdy ma prawo do swoich poglądów, ale niezmiennie intryguje mnie, dlaczego szczególnie panowie posłowie z PiS tak chętnie zajmują się ciałem kobiet i nie mają absolutnie żadnych wątpliwości co do tego, co jest dla nich złe, a co dobre. Ja jestem za tym, że żadnego życia przerywać człowiekowi nie wolno. Całkowity zakaz aborcji. Od poczęcia aż do naturalnej śmierci. Ja powiem szczerze, ja gotów jestem do rozmowy dzisiaj o tym, aby to prawo obowiązujące zmieniać, szczególnie w zakresie tak zwanej eugenicznej aborcji. Trudno mi zaakceptować to, że tego typu przepis istnieje. Dla tych wszystkich, którzy są katolikami, którzy chodzą do kościoła, którzy również słuchają nauki społecznej kościoła, też mają świadomość, że życie jest życiem. Życie powinno być szanowane od poczęcia. Całkowity zakaz, tak. A co z kobietami, które zostały zgwałcone? A co z dzieckiem? To znaczy, nie wiem, mają być dwie ofiary gwałtu, jest jedna. Nie, no, ale takie pytania pojawiają to się, takie wątpliwości. Jeżeli kobieta zostanie zgwałcona i będzie chciała zabić swoje dziecko, to niech to powie i ja to dziecko adoptuję. Mówię to publicznie.
Jeżeli to dziecko ma być zamordowane tylko dlatego, że kobieta została zgwałcona, to ja to dziecko adoptuję. Państwo na pewno słyszeli jeszcze raz, gdyby jakaś kobieta miała urodzić dziecko z gwałtu, a nie bardzo komfortowo się czuła, to poseł Tarczyński, ten co wzywał pana prezydenta Wałęsę na solo, jest do dyspozycji, także adresat już jest znany. No dobra, teraz trochę o opozycji. Z Platformy właśnie odeszło kilku posłów. Nowoczesna właśnie straciła 3/4 dotacji na następne lata. Sobotni marsz KOD-u raczej się udał. Na pewno wypadł o niebo lepiej niż życzyłby sobie PiS, ale ogólnie mamy marną władzę i mającą całkiem spore kłopoty, a może nawet wielkie kłopoty, opozycję i mój gość, pani premier Ewa Kopacz. Witam serdecznie. O co wchodzi w tej Platformie? Bo ja słucham was, słucham i naprawdę nie rozumiem. No w Platformie od początku, od momentu powstania Platformy chodziło zawsze o to samo. O władzę. O to, nie, właśnie nie o władzę. To partia, która nie chce władzy, bez sensu. No, my mieliśmy tą władzę, jak pan wie, też ostatnio w wyniku ostatnich wyborów oddaliśmy tę władzę. Dlaczego Niesiołowski z Kamińskim odeszli? Nie odeszli Kamiński z Niesiołowskim. Kamiński razem z Huskowskim i z Protasiewiczem zostali relegowani z tej partii. Natomiast ja głosowałam inaczej. Natomiast jeśli chodzi o Niesiołowskiego, ten rzeczywiście dokonał takiego swojego wyboru, ale też nie widziałam, żeby go ktoś specjalnie zatrzymywał w tej partii. Bo wszyscy mieli go dosyć? Nie, ja uważam, że to jest wyjątkowy człowiek. Tak mówią ludzie Platformy, że mówią prywatnie, Stefan jest wybitny, jest wyjątkowy, wiemy, że dla naszej partii jest wartością, ale tak naprawdę nie da się z nim wytrzymać. Nie, ja tak nie mówię. On jest wybitny, jest sympatyczny, jest przyzwoity, tak, z natury przyzwoity człowiek, mówi to, co myśli. Jest tak przyzwoity, czyli jest szczery. Jest na pewno tą osobą, która podjęła taką decyzję i obiecała i zadeklarowała, tak jak zresztą pozostali panowie w nowym kole, że nie będą krytykować Platformy Obywatelskiej, że to nie jest ich cel. A co jest głównym problemem Platformy? Największym problemem Platformy dzisiaj? Ja myślę, problemem nie tylko Platformy, wszystkich partii opozycyjnych jest to, że dzisiaj nie potrafią usiąść przy jednym stole i powiedzieć, dobrze, będziemy konkurować, jeśli chodzi o nasze programy wyborcze, ale dzisiaj zidentyfikowaliśmy naszego przeciwnika politycznego. Dlaczego nie potrafią? No, to pewnie dlatego, że dzisiaj ambicje niekiedy ambicje personalne odgrywają szczególną rolę. Ja tutaj liderów opozycji wytłumaczył akurat w prosty sposób. Tak? No wie pani, w jednym niebie może być tylko jeden Bóg. Schetyna chce być premierem. Petru chce być premierem. Można gadać, łączyć się, a na końcu nie będzie dwóch premierów. Ale tak, tylko że niech trochę myślą... Jeśli ktokolwiek z nich zostanie. Właśnie, niech myślą w innej zupełnie optyce. Niech oni nie myślą dzisiaj, który z nich będzie premierem. Niech myślą dzisiaj o tym, jak odsunąć od władzy ten rząd i ewentualnie nie dopuścić do tego, żeby premierem za kilka miesięcy był Jarosław Ale Kaczyński. Ale pani premier, pani... Już jest. Pani postawiła przed sekundą i Grzegorzowi Schetynie i Ryszardowi Petru, no szalenie poważny, według mnie najcięższy zarzut, jaki można im postawić. Mówię to bez cienia ironii, ponieważ doprowadzanie do jakichkolwiek podziałów po stronie opozycji jest według mnie na tym etapie kompletnym szaleństwem, więc jeśli Schetyna i Petru tego nie rozumieją, to znaczy to jest grzech główny, jaki można na tym etapie popełnić. Ja dzisiaj powtórzę to jeszcze raz, bo chciałabym, żebyśmy się dobrze zrozumieli. Każda partia będzie miała swój program. Każda partia będzie mówić do Polek i Polaków o tym, jak będzie realizować program społeczny, jak edukację, jak zdrowie i każda ma do tego prawo. Ale jest coś w tej chwili, właśnie w tej chwili, kiedy widzimy to szaleństwo, gdzie daleko nam do normalności, kiedy widzimy to szaleństwo gdzie ze strony rządzących, no, elementy szaleństwa niewątpliwie w szeregi rządzących się wkradły. No chociażby, wie pan, jak ktoś opowiada o brzozie na samochodzie, który ma się trudno niekiedy to oddzielić. Więc jeśli ktoś opowiada o brzozie, którą na Trabancie będzie zderzał z zakupionym tu polewem, no to trudno tego nie nazwać szaleństwem. A po ludzku pani ma wrażenie, że rządzą nami wariaci? Tak po ludzku nie jestem aż tak osobą radykalną w określeniach, żebym stawiała diagnozy, będąc w polityce. Ale gdyby przyszli do mnie do gabinetu... Medyczna. Ale tak, ja jestem tylko pediatrą, tak? I
To też na pewno, pewnie tam, gdzie powinni się udać, to pewnie zupełnie inny lekarz, inny specjalista. Ale gdyby rzeczywiście tak było, gdyby się udali do gabinetu lekarza, który jest określonym specjalistą, to ten lekarz w myśl zasady i etyki lekarskiej też nie mógłby zdradzić diagnozy. Miałem wrażenie, pani premier, słuchając po odejściu tych kilku polityków z Platformy, że posłowie Nowoczesnej mieli Schadenfreude. Chciałem się zapytać, czy pani koleżanki i koledzy cieszyli się, jak następnego dnia okazało się, że Nowoczesna traci 3/4 pieniędzy? Nie. Tak po ludzku nie, politycy... Nie, no skąd tracą pieniądze, no dobrze, dzięki którym partia ja może powiedzieć, funkcjonować? Nie, panie redaktorze, no dobra, żebyśmy mieli jasność. Ja jestem w polityce również człowiekiem, czyli i każdy polityk to też człowiek. Jeśli te zasady, które wyznajemy w życiu normalnym, cywilnym, swoim, niepolitycznym, przeniesiemy do polityki, to ta polityka też będzie miała inny obrazek. No nie życzy się ludziom źle, no zdarza się. Są wypadki przy pracy, ale Nowoczesnej to, się przytrafiło, no tak, że straciła subwencję. Tak, nam się przytrafiło, gorzej, że... To, jak im gorzej, nie, to no, nie powinniśmy konkurować dzisiaj po stronie opozycyjnej. Dzisiaj po stronie opozycyjnej powinniśmy mieć tą dobrą energię i tą dobrą wiarę, że wspólnie potrafimy odsunąć od władzy tych, którzy są szkodnikami. A proszę powiedzieć, bo niektórzy pani stawiają zarzut, że można się było z Petru dogadać jeszcze przed wyborami. I że to pani uwaliła, przepraszam. Ja nie wiem, którzy niektórzy, tak, ale są którzy dalecy. Niektórzy mówią, że tak powiem, deal był na stole, oni mieli dostać ostatnie miejsce albo drugie na listach, a pani powiedziała nie. Mogę powiedzieć tylko jedno. Nieprawda? Po pierwsze, nie zdradzam rozmów, które się pani toczyły. Nieprawda, tylko mówi pani nie zdradzam. Nie, po pierwsze powiedziałam. Po pierwsze, nie zdradzam rozmów, które się toczyły, a po drugie, to co pan powiedział jest tak dalekie od prawdy, tak dalekie od prawdy, że jest nieprawdą. Aha, czyli nie jest zupełnie nieprawdą, jest ale daleki jest od prawdy, absolutnie. Dobrze, a proszę mi powiedzieć, bo pewnie to jest też pytanie, które zadają sobie ludzie, którzy nie są miłośnikami PiS-u. Czy jak przyjdzie za jakiś czas, jeśli przyjdzie, a pewnie przyjdzie, przedstawiciele dwóch głównych partii opozycyjnej usiądą przy stoliku i będziecie gadać, nie pożrecie się? Bo jak będziecie tak nazwisko po nazwisku, lista po liście, region po regionie, to będzie milion powodów, żeby skoczyć sobie ale do gardy. Ale zanim będziemy mówić o realiach dotyczących wyborów, to mamy przed sobą co najmniej 2 lata. I pan o tym wie. Pierwsze wybory do samorządu. Czyli pożrecie się już wcześniej? Nie pożremy się na pewno wcześniej, ale dzisiaj niepotrzebnie się podszczypujemy nawzajem. I to mówię zarówno z jednej, jak i z drugiej strony. Dzisiaj fajnie by było, żeby powiedzieć, te różnice oczywiście są istotne, bo musimy docierać do swojego elektoratu, ale to, co wspólne i co trudniej znaleźć, czyli wspólny mianownik, musimy wypracować przy tym stole i wierzę w to, i wierzę w mądrość zarówno może jednego, jak i tym drugiego. Może być przy tym, jeśli pan zaprosi. Bardzo proszę. Więc i niewątpliwie proszę mi wierzyć, zarówno jedna strona, jak i druga jest na tyle odpowiedzialna i na tyle ocenia no tragizm tej sytuacji, który w tej chwili jest w Polsce, czyli to szaleństwo, które się buduje na naszych oczach i ta bezkarność, ta pycha, ta pogarda dla tych, którzy ich wybrali, że dzisiaj to będzie dla przywódców opozycyjnych partii najważniejsze. Proszę powiedzieć, bo te sygnały ze strony i pani i Grzegorza Schetyny, dzisiaj był wywiad z Mateuszem Kijowskim, są w zasadzie dość spójne, jeśli chodzi o możliwość bycia wspólnym kandydatem opozycji przez Donalda Tuska, ale to nie jest dla pani tylko jakiś facet, który gdzieś tam teraz stacjonuje w Brukseli, tylko człowiek, z którym pani bardzo blisko współpracowała. On chce? Czy nie chce? A jak pani czuje? Jak pani czuje? Jego trzeba pytać. Pani czuje Tuska, proszę powiedzieć. Wie pani, ja pamiętam jego przegrane wybory prezydenckie. Dzisiaj ten Tusk, który był prezydentem Europy, który ma olbrzymie doświadczenie, instynkt polityczny, który czuje to, że jest potrzebny w takich sytuacjach, że mógłby być zaakceptowany przez wszystkie strony tej sceny politycznej, opozycyjnej. Niewątpliwie, tak jak sobie myślę, bardzo ambitny, może rzeczywiście wyraziłby zgodę. A czy to on jest na tyle ambitny, żeby chcieć, grając przez parę lat w Lidze Mistrzów, wrócić do Ekstraklasy i codziennie z panem Sasinem i Suskim się... Wie pan, bo to jest zupełnie coś innego. To, że dzisiaj pracuje w Brukseli, nie znaczy wcale, że ta pępowina między Polską a Tuskiem się w jakikolwiek sposób przerwała. On, niezależnie od tego, raczej co mówią tak, jego oponenci polityczni, ale rzeczywiście to jest człowiek, dla którego... Polacy, Polska, to rzecz święta.
No dobrze, no brzmi to bardzo... Pani, raczej tak czy raczej nie? Będzie chciał czy nie? Jak pani myśli? No to jego czas. Nie, ja się pytam, jak pani myśli, czy będzie chciał, czy... To, co ja sobie myślę w tej chwili, nie jest jednoznaczne z tym, co, czy rzeczywiście... To proszę powiedzieć, co sobie pani myśli, a potem zobaczymy, czy jest jednoznaczne. Bardzo, ja bym bardzo sobie życzyła, żeby Tusk wrócił tutaj i był wspólnym kandydatem na prezydenta. To już nic więcej nie wycisnę. Bardzo pani dziękuję. Życzyła. Była premier pani Ewa Kopacz. Dziękuję pięknie. Dziękuję bardzo. Kilka dni temu, gdy prezydent Andrzej Duda, który przez naszą Polonię z Jackowa i Greenpointu jest uwielbiany, wychodził z konsulatu w Nowym Jorku, powitał go gwizdy i raczej niemiłe słowa. Hej, Dudo! Dudo! Hej, marionetka! 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 Politycy, zdaje się, mają u nas w sprawie gwizdów ocenę w zależności od tego, kto i na kogo gwizdze. Jest to skandaliczne zachowanie, zachowanie kilku osób, które chcą uważać się za Polaków, no ale Polakami nie są. Ja sobie pan Duda przypomni, jak to przyjemnie, kiedy w jego obecności tak traktowano prezydenta Komorowskiego i on dziękował tym ludziom później. Potem pod pałacem tym lumpom, bo to lumpy polityczne robią coś takiego, on im dziękował. Także zobaczył teraz pan Duda, jak to przyjemnie. Bronisław Komorowski tak się popisywał swoimi różnymi ekscesami, że... To, że był wygwizdany, to mnie specjalnie nie dziwi. Gdy to samo działo się na spotkaniach z panem prezydentem Bronisławem Komorowskim, chociażby w kampanii wyborczej tutaj w Polsce, pan prezydent Andrzej Duda, wtedy kandydat, bardzo łatwo takie zachowanie rozgrzeszał. Prawda. Ale ja mam propozycję, może w miarę konstruktywną. Nie gwizdzemy na nikogo, nie zakłócamy spotkań ani wieców nikomu. Może być? Jasne. Dobrze, na poważnie dziś było, to teraz trochę zabawy. Trwa konkurs na prezesa TVP. Pan Jacek Kurski zostaje dopuszczony, chociaż podobno za późno złożył papiery. Pan Braun, Grzegorz Braun, bo za chwilę będzie występował u nas Juliusz Braun, jest dopuszczony, chociaż ma na koncie wyrok. Po prostu studio jajo. Mówi się, że dokumenty Jacka Kurskiego wpłynęły po terminie. Znaczy, dla mnie to są jakieś takie dziwne sprawy, ja ich nie rozumiem i wolałabym nawet nie rozmawiać na ten temat. To nie Rada bezpośrednio przyjmuje te dokumenty, tylko Kancelaria Sejmu, Biuro Podawcze. To jest dosyć automatyzm jego działania. Są pieczątki z datami, wszystko się zgadza na wszystkich kopertach. Jak się okazało, ten regulamin przygotowywany w wielkim pośpiechu był dla wielu osób niejasny. Co prawda można się zastanawiać, czy jeśli ktoś nie umie zrozumieć regulaminu zawartego na dwóch stronach, to będzie rozumiał skomplikowane funkcjonowanie telewizji. Po co było to odwołanie Jacka Kurskiego i teraz znowu jego kandydatura będzie rozpatrywana w tych czterech zgłoszeniach, tak jak pani mówiła? Nie było odwołania. Tam mieliśmy taki jako początkująca rada, jeszcze nie mieliśmy regulaminu organizacyjnego. Pośpieszyliśmy się, ja nie ukrywałam. Żeśmy przestrzelili, pośpieszyliśmy się, zrobiliśmy to tak nieporadnie, że tak to wyszło. Celem było rozpisanie konkursu. Nawet dokumenty, które miałem w ręku, przysłane na konkurs, wskazują, że tu się liczy, tu ma być oceniana skuteczność propagandy. Jeśli rzeczywiście PiS będzie oceniał skuteczność propagandy, a nie cele mediów publicznych, no to o żadnej niezależności nie ma mowy. Bo tu nie chodzi o żadną niezależność. Chyba wygra pan Kurski, bo dostał poparcie z Episkopatu i z kilku ministerstw. Najbardziej podoba mi się poparcie z MSZ-u. Ministerstwo Spraw Zagranicznych wysoko ocenia poziom i skuteczność programów informacyjnych. Zdaniem MSZ utrzymanie obecnej linii programów informacyjnych ma kluczowe znaczenie dla komunikacji rządu ze społeczeństwem. Ja też uważam, że utrzymanie obecnej linii programowej ma absolutnie kluczowe znaczenie. Media jako pas transmisyjny między partią a klasą robotniczą, tak było za socjalizmu, a że do socjalizmu wracamy, będzie podobnie. Wszystko dziś o Polsce, to trochę o wielkim świecie. Realnych kształtów nabiera pomysł zaangażowania wielkich hollywoodzkich gwiazd do filmu. Jednak wracamy o Polsce. Trzeba zatrudnić Cruza, Gibsona czy kogoś, kto jest znany na całym świecie. Aktora hollywoodzkiego, który wcieliłby się w postać Polaka w czasie II wojny i pokazał historię. Wydaje mi się, że Gibson byłby idealnym Janem III Sobieskim. Nie, Selin.
Ten pan to jest wiceminister kultury. Z moich informacji wynika, że trwa już casting do filmu o Radzie Politycznej PiS. To będzie hit hitów. Proszę tylko spojrzeć, jakie nazwiska wchodzą w grę. Gibson, czyli nie Sobieski, Sean Connery, Angelina Jolie, Tom Cruise, Cameron Diaz, Clooney, Julia Roberts, Russell Crowe, Johnny Depp. No wszyscy. Absolutnie wszyscy. No niestety, tu jest jeden wątek dyskusyjny. Moralność wielu z tych osób jest więcej niż dyskusyjna. Więc niektórzy z tych aktorów muszą być odrzuceni i mimo tego, że strasznie chcą zagrać w tym filmie, nie zagrają, tak? Przepraszam, ja właśnie informację z ostatniej chwili. Aha, informacja z ostatniej chwili jest taka, że pojawiły się też kandydatury do zagrania Jarosława Kaczyńskiego, kandydatury dwóch aktorów. Podobno w tej chwili na Nowogrodzkiej faworytami są Danny DeVito i Joe Pesci. Joe Pesci może wygrać. To będzie w każdym razie coś jeszcze mocniejszego niż film Smoleńsk. No i jeszcze najnowszy Newsweek. Hoffmana prześwietlają, Hoffman przestrzega PiS przed uderzeniem w niego. Oj, będzie się działo. Dobra zmiana trwa, niedługo minie rok pierwszy, ale to dopiero początek. Do zobaczenia za tydzień.